Dzień dobry, szanowni państwo. A właśnie tak, przywitam się inaczej. W dodatku mam tutaj 5 wydruków, 2 artykuły naukowe i 3 newsy. Wszystko inaczej. Ha! Nawet wam nie powiem, o czym one są we wstępie. A co? Wolno mi. Mój program. Zaczynamy od newsów, które chyba powinienem wam sprzedać w tempie newsowym, czyli mówić 2 razy szybciej niż zwykle mówię. Wulkan wybuchł na Tonga. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba jest już na swoim docelowym położeniu i wariant koronawirusa o nazwie Delta Kron nie istnieje. A teraz może trochę wolniej i normalniej. Prawdopodobnie słyszeliście o większości z tych rzeczy, ale historia jest taka. Znalazłem 2 fajne artykuły, które chciałem wam opowiedzieć, ale nie znalazłem 3. No to pomyślałem, że dam wam zamiast za to w ofierze 3 newsy. O wybuchu wulkanu na Oceanie Spokojnym prawdopodobnie słyszeliście, natomiast może nie słyszeliście o tym, że wywołał potężne drapanie głowy naukowców. Fotka. To jest nieznacznie przetworzona fotografia wykonana przez obserwatorium podczerwone, krążące sobie wokół Ziemi. I co to jest? To są fale, to są zmarszczki wokół miejsca, gdzie doszło do wybuchu wulkanu. Wulkanu Hunga Tonga Hunga Ha'apai. No i tak, dużo wiadomo o wybuchach wulkanów, obserwujemy je od dawna i dużo też o tych falach, które się rozchodzą, wiadomo. Wiadomo o falach sejsmicznych, są mierzone, wiadomo o falach atmosferycznych, falach ciśnienia na przykład. Widziałem bardzo piękne zdjęcia z rejestratorów w Polsce, które wykazały, że te fale ciśnienia dotarły aż do Polski. Dużo wiadomo, ale dużo też nie wiadomo. I w pierwszych godzinach, kiedy zaczęły się pojawiać te wszystkie zdjęcia, naukowcy oczywiście co? Siedzą i tweetują. I ten news, to są wszystko newsy ze strony nature.com, ten news powstał dlatego, że na jednym z tych zdjęć, właśnie na tym, zauważono typ fal, którego po prostu wcześniej nie znano. Więc news jest taki, że to, co jest tragedią dla jednych, dla Tongańczyków, straszliwą tragedią, dla geologów czy dla fizyków może być, nie powiem manną z nieba, ale może być okazją do zrobienia nowej nauki. Nie wiadomo. To są jakieś fale, jakiegoś typu fale, rozchodzące się bardzo szybko. Zauważono je 16 tysięcy kilometrów dalej nawet w atmosferze. To są wszystko fale atmosferyczne. Jak w jakiś sposób warstwy, pionowe warstwy atmosfery falują. Czyli nie mówimy o fali ciśnienia, o takiej fali, że tu mamy sprężone powietrze i ono wędruje, to sprężenie wędruje dalej, tak jak dźwięk, to co teraz słyszycie. To są fale grawitacyjne, czyli to nie są fale ciśnienia, to są fale, w których warstwy czegoś wyginają się, a siłą przywracającą jest grawitacja. I naukowcy, którzy tym się zajmują, patrząc na te zdjęcia, nie mają pojęcia, co to jest. Wzruszył mnie cytat z pewnego fizyka atmosfery, który powiedział tak, zapytany przez Nature. Nie wiem, co to jest, ale ma to chyba jakiś związek z fizyką tego, co tam się dzieje. Koniec cytatu. Więc słuchajcie, jeżeli fizyk atmosfery, patrzący na coś, mówi, że chyba, powiedział chyba, It has something to do with the physics of what's going on in there. Ma to chyba jakiś związek z fizyką. To znaczy, że naprawdę nie wiedzą. To znaczy, że naprawdę, naprawdę nie wiedzą. No i tyle. To taki jeden news. Nowa fizyka atmosfery. Drugi news, też mam nadzieję, przypuszczam, że wiecie, teleskop kosmiczny Jamesa Webba, następca, godny teleskopu kosmicznego Hubble'a, wystrzelony w gwiazdkę 25 grudnia. Trafił na swoje miejsce docelowe. To jest to miejsce za orbitą Księżyca. I to jest ten news. Będziemy mieli dużo newsów tego typu, dlatego że samo uruchomienie tego teleskopu to jest cała procedura. Gdzieś wychodzi na to, że w czerwcu zaczną spływać dane z niego. A co on robi obecnie? Przygotowuje się. Więc wiemy już, że bezpiecznie dotarł na swoje miejsce. A co to za miejsce? Może o tym nie słyszeliście. A jeżeli słyszeliście, to usłyszycie jeszcze raz, bo dotarł. Dotarł w tak zwany punkt Lagrange'a numer 2. Jest 5 takich charakterystycznych punktów w każdym układzie 2 ciał orbitujących, na przykład Słońce i Ziemia. W
tym przypadku. Czyli układ Słońce-Ziemia ma swoich 5 punktów Lagrange'a. Układ Jowisz-Io też ma swoich 5 punktów Lagrange'a. Co to są za punkty? To są takie charakterystyczne punkty, w których jakoś tam te siły grawitacyjne tych dwóch ciał w szczególny sposób się równoważą. Jeżeli chcecie sobie wyobrazić tak na szybko, czym jest ten punkt Lagrange'a 2, bo każdy z nich jest czymś troszkę innym, to pomyślcie o tym tak. Mamy Ziemię, wystrzelamy coś i to zaczyna krążyć wokół Ziemi. Krąży sobie wokół Ziemi. No i okej. Z punktu widzenia Słońca, oczywiście to coś też krąży wokół Słońca, ale tak jakby przede wszystkim to krąży wokół Ziemi. Centrum tego ruchu w bardzo dużym stopniu jest Ziemia. Ale łopot, ptasi. I teraz wyobraźmy sobie, że tę rzecz, ten obiekt zaczynamy oddalać. Jest coraz dalej i od Ziemi, i od Słońca jednocześnie. Oddalamy, oddalamy, oddalamy. No w pewnym momencie to już w ogóle w żadnym sensie nie będzie orbitowało wokół Ziemi. To będzie orbitowało wokół Słońca. Co więcej, im będzie dalej, tym jego prędkość będzie mniejsza. Rzeczy, które są dalej, orbitują wolniej. No Jowisz wiele lat zajmuje mu okrążenie Słońca. Ziemi jeden rok, tak? I tak dalej. Czyli im bliżej, tym szybciej, im dalej, tym wolniej. I pomiędzy tym szybkim orbitowaniem Ziemi, gdybyśmy oddalali coraz bardziej ten obiekt, to w pewnej odległości, i to jest właśnie punkt Lagrange'a numer 2, to jakby jeszcze jest ściągane do Ziemi, czyli wędrując po orbicie, jeszcze tak jakby trochę go Ziemia dociąga do siebie, a jednocześnie już jest na orbicie wokół Słońca, co prowadzi do takiej bardzo wyjątkowej sytuacji, że ten obiekt ma dokładnie taką samą prędkość kątową, prędkość orbitalną kątową, co Ziemia. Czyli przypuśćmy, że mój łokieć to jest Słońce, to jest Ziemia, to jest ta rzecz, orbitują wspólnie, razem, czyli są w pewnej stałej relacji geometrycznej, są nanizane na siebie jak na jedną linię. Gdyby ten obiekt odsunąć jeszcze troszkę dalej, zacząłby zwalniać, zacząłby zalegać, że tak powiem, zacząłby zalegać, a gdyby go przybliżyć jeszcze do Ziemi, to z kolei zacząłby próbować wokół Ziemi orbitować i to jest taki delikatny punkt, idealny dla teleskopu, bo tak, stała relacja wobec Ziemi, pięknie dla komunikacji, plus, zobaczcie, jest Słońce, Ziemia, Księżyc, dopiero teleskop kosmiczny Jamesa Webba. To jest hen za orbitą Księżyca. To nie jest satelita Ziemi, to jest daleko, daleko stąd. I co to oznacza? No, z punktu widzenia tego teleskopu, jeżeli on sobie rozstawi takie plecki, a rozstawił sobie takie plecki, to za sobą ma Księżyc, Ziemię, Słońce, które jednak są jasnymi obiektami, a przed sobą ma czarną pustkę kosmosu. Plus minus gwiazdy, galaktyki, które będzie obserwował. Tu i ówdzie gdzieś tam jakiś Jowisz, ale ogólnie rzecz biorąc idealne, pięknie, piękne. No więc jest na miejscu. To news numer 2. A trzeci news, też taka ciekawostka. Może słyszeliście o wariancie nowego koronawirusa, o wariancie o nazwie Delta Koron. Miał to być rzekomo na początku stycznia, obiegła taka plotka, super mutant. Tutaj mamy cytaty z doniesień medialnych. Super wariant. Mieszanina Omikrona i Delty. Stąd Delta Kron. Taki Delta Omikron. I co się okazało? Naukowcy, którzy zaczęli oglądać sekwencję tego nowego wariantu, szybko się zorientowali, że coś jest z nią nie tak. Ona nie wygląda dobrze. Wygląda podejrzanie. I bardzo szybko, już tam podobno kilka godzin po tym, kiedy została wrzucona, już niektórzy naukowcy pisali, że coś tam jest nie tak, że to jest chyba jakiś błąd. Naukowiec, który to wrzucił, wirolog Leondios Kostrikis z Uniwersytetu Cypryjskiego w Nikozji, broni tutaj tej sekwencji, ale jak go przetrzepywali dziennikarze z Nature, to tam w końcu pękł, że to może faktycznie było zanieczyszczenie. I ostatecznie wniosek jest taki, że najprawdopodobniej było to zanieczyszczenie. Nieprawidłowo wykonana sekwencja. Naukowcy też się mogą pomylić. Czyli rzeczywiście no, został sekwencjonowany jakiś tam wirus, wyizolowany z jakiegoś pacjenta na Cyprze, ale zostały zastosowane takie techniki, że niejako pobrały jedną część tej sekwencji z jednego wirusa, a drugą z innego. Było tam fragment tej sekwencji tak jakby pochodził z jednego, a drugi z drugiego, ale to nie był ten sam wirus. Co się dokładnie tam wydarzyło, nie wiadomo. Ale to jest fake news, słuchajcie, fake news. I oni piszą, wiecie, naukowcy i dziennikarze piszący dla Nature są zwykle dużo bardziej ostrożni od tego, co czytamy w mediach normalnych, takich jak normalne media jakieś tam, w których
publikują polscy dziennikarze. I oni od początku tacy byli trochę ostrożni, ale przestrzegają przed rozprzestrzenianiem się dezinformacji, tej takiej dezinformacji pro. Bo bardzo dużo słyszymy o tej dezinformacji anty. O tym, że ludzie tam, że nie ma pandemii, szczepionki nie działają, wirus nie jest groźny. Rozumiecie? Dezinformacja w tę stronę. No faktycznie, no wszechobecna i fatalna w skutkach. Ale jest też dezinformacja w tę stronę. Ludzie, którzy cytują naukowców i są jakby po stronie nauki, ale są też jednocześnie chciwi na te newsy. Jest taka chciwość, żeby były te nowe warianty, nowe, straszne, potworne mutanty. I to są jakby ci ludzie, którzy są za obostrzeniami, za szczepieniami, za tym wszystkim, ale ci ludzie też mogą być podatni na dezinformację. I to jest taki news. Nature to dało na główną stronę, czyli musiało uznać, że to jest wystarczająco istotne. Na koniec taka ciekawostka, żeby też coś jeszcze z tego wam przyszło. Ciekawe, czy zgadniecie. Ile jest wariantów koronawirusa? Ile ich jest? Pytanie powinno zaraz od razu wzbudzić takie kontrpytanie. A co masz na myśli, mówiąc wariant? Otóż to jest dobre pytanie. Co to znaczy wariant? Zadam pytanie inaczej. Jest taka baza danych, nazywa się GISAID. I to jest taka stosowana przez naukowców na całym świecie baza danych, do której naukowcy, którzy gdzieś tam sekwencjonowali jakiś tam wirusa, znalezionego u kogoś, koronawirusa, wrzucają tam tę sekwencję genetyczną. Ile jest w tej bazie danych na chwilę obecną różnych sekwencji koronawirusa? Czyli tego samego gatunku SARS-CoV-2, ile jest tych różnych wersji koronawirusa? No pomyślcie, strzelajcie. 20, 50, 100, 200, 7 milionów. 7 milionów. Czyli o co tu chodzi? No tyle jest różnych sekwencji. Czasami się różnią między sobą jednym nukleotydem, czasami 5, czasami 20, czasami w tych ważniejszych miejscach, czasami w tych mniej ważnych miejscach, ale ogólnie, gdybyście chcieli koniecznie każdą odmianę, każdą mutację nazywać nową nazwą, to macie 7 milionów do wyboru. Takie godne zapamiętania. Jest do pewnego stopnia arbitralne, co nazwiemy nowym wariantem, a technicznie mamy variant of concern, czyli wariant budzący niepokój. To też bardzo zależy, co w kim tak naprawdę budzi niepokój. Więc krótko mówiąc, jeżeli się pojawi jakiś nowy wariant, tak zwany, to warto zajrzeć do nich. Warto zajrzeć tam na Nature, komu oni się tym szybko zajmą. Oni szybko zobaczą, czy to naprawdę jest jakiś nowy, straszliwy mutant, bo dziennikarze uwielbiają opowieści o mutantach. Od Godzilli po prostu po Deltacron. A naukowcy są zwykle ostrożniejsi i zwykle są mniej chętni, żeby od razu ogłaszać, że świat zaraz wybuchnie i zpożre nas nowy, straszliwy mutant. No, niekoniecznie, nie zawsze. I tyle. I na tym kończymy część newsową Czytamy Naturę dzisiejszego. A następnie łazik. Chciałoby się powiedzieć łazik marsjański. Te słowa tak już się zbiegły ze sobą, że wydają się sobie naturalnie towarzyszyć, a nie łazik księżycowy. Mało o nich. Ależ piękny łopot. Nie wiem, czy też to słyszeliście. Setki gołębi naraz. Łazik księżycowy Yutu-2. Chiński łazik. Być może dlatego tak o nich cicho. Wiecie, u nas panuje taka troszkę polityka. O Chinach albo źle, albo wcale. I ja nie jestem z tych, co będą bronić Chin w sprawie ich zbrodni przeciwko ludzkości choćby, czy ich problematycznego systemu politycznego. Ja się nie boję o tym mówić, ale z drugiej strony nie boję się też mówić, że robią świetną naukę na światowym poziomie. Są supermocarstwem naukowym, można by tak powiedzieć. Ba, zobaczcie na taką ciekawą rzecz. Lista autorów. Lista autorów tego doniesienia. To są z jednym wyjątkiem wszystko nazwiska chińskie. To są oczywiście instytucje chińskie. Zobaczcie, kto się różni, kiedy czytamy o łaziku marsjańskim od NASA, kiedy czytamy w ogóle o teleskopie Jamesa Webba, to tam są wszystkie nazwiska. Są nazwiska brzmiące polsko i brzmiące francusko i niemiecko, amerykańskie, chińskie też. A tutaj nie ma tej zwrotności. To jest naprawdę misja chińska. No i co, wolno im. A czego dokonali? Dokonali rzeczy niezwykłej. Umieścili łazika na tylnej, tak zwanej niewidocznej, no bo jest niewidoczna z Ziemi, stronie Księżyca. Nigdy jeszcze wcześniej tam nie łaził łazik.
No więc nie mamy danych. Słuchajcie, mamy w pewnym sensie lepiej połazikowany tego Marsa mamy lepiej połazikowanego niż Księżyc. Okej. Okay. 3 lata na chwilę obecną już tam sobie łazi. Ten artykuł powstał po 2 latach, jako podsumowanie. I w zasadzie ten artykuł jest głównie o tym, jak ten łazik łazi. Czyli wyników naukowych tu jest niewiele. Troszkę tam o gruncie, na podstawie tego, na ile koła tego łazika się ślizgają. Mało się ślizgają, jakbyście się zastanawiali. Jest bardzo stabilny grunt. Ale głównie jest o tym łażeniu, więc pomyślałem, że troszkę wam opowiem o tym, jak łazi łazik. Pierwsze pytanie, quizowe. Ile ten łazik wyłaził? Mówimy z perspektywy 2 lat. 2 lata, to zostało napisane, kiedy łaził już od 2 lat. Ile wyjeździł? Pomyślcie chwilę, jaki całkowity dystans pokonał ten łazik w ciągu 2 lat jeżdżenia po powierzchni Księżyca. Zgadujecie? Pauza, start. 600 metrów. 600 metrów. To nie jest, słuchajcie, to nie jest dzikie jeżdżenie. Ja sobie tak to kiedyś wyobrażałem, bo one, te łaziki wyglądają jak takie jeepy, wiecie, to jest 6-kołowiec z 4 silnikami. Tu się chwalą, high performance, off-road, off-roadowy, do jeżdżenia po trudnym terenie. To nie tak sobie jeździ, tu zajedzie, tam wespnie się na krater. Powolutku, słuchajcie. 600 metrów w ciągu 2 lat. Czysto technicznie, maksymalna prędkość tego robota to 200 metrów na godzinę. A, czyli tak na oko, z jednej ściany Rynku Krakowskiego na drugą ścianę Rynku Krakowskiego w godzinę, nieźle, czyli, co oznacza, że gdyby mu pozwolono na bezpiecznej powierzchni, to tyle, ile on wyjeździł w 2 lata, umiałby w 3 godziny. No ale nie, to idzie powolutku. Mapa. Patrzcie. To jest mapa. Zdjęcie powierzchni Księżyca, gdzie ten łazik został zrzucony, krater von Kármán w takim wielkim basenie uderzeniowym South Pole Aitken Basin, taki wielki basen uderzeniowy, powiększony fragment, skala 50 metrów. I to, co tu widzicie, ponumerowane kolejnymi żółtymi liczbami, to są dni, kolejne dni jeżdżenia tego robota, ale dni księżycowe. A jeden dzień księżycowy to 29 dni ziemskich, czyli te kolejne odcinki, widzicie, czasami 50 metrów, może nieco więcej, czasami może 10. To są kolejne etapy wędrówki tego łazika na następny, kolejny miesiąc w przybliżeniu, tak? I oni opisują tutaj troszeczkę, jak wygląda planowanie trasy takiego robota. To są 3 zasadnicze etapy. Pierwszy z nich, to można już wykonać wcześniej, należy to wykonać wcześniej, to jest zasadniczy cel misji. Czyli na podstawie zdjęć, bo jeszcze nas tam nie było, na podstawie zdjęć satelitarnych tworzymy taki model tego terenu. Oni powiedzieli, że mieli do dyspozycji model 3D, gdzie kolejne punkty wysokościowe były co 7 metrów z taką rozdzielczością, czyli taka zgrubna mapa. Na tej podstawie można wyznaczyć, gdzie on jest w stanie dojechać, wybieramy cele wyglądające interesująco z naukowego punktu widzenia i tak wymyślamy z grubsza, pojedziesz, tak. To jest etap pierwszy. Drugi etap to jest planowanie kolejnego etapu wędrówki, już kiedy łazik jest na gruncie księżycowym, no i to jest ten następny etap. I to jest etap na następny miesiąc, na następne 10 metrów. Teraz to sobie wyobraźcie, siadacie na podstawie zdjęć panoramicznych, które wykonał już ten łazik na powierzchni, siadacie sobie i kombinujecie. No, panie i panowie, musimy dojechać stąd do tamtego samochodu, bo to jest taka odległość mniej więcej. Stąd gdzieś tam do ławki. 10 metrów do pokonania, mamy na to miesiąc, jak działamy? No i planujemy. Ten kamień tam, spróbujemy go z lewej przeatakować, ominiemy go z lewej, a tamten, jakoś ten grunt wygląda sypko, trochę go może z prawej. To jest etap drugi. A etap trzeci już na miejscu, to jest planowanie bardzo szczegółowe. Tym kołem tak, tym kołem śmak. Tu się przekręcimy troszeczkę, to już się dzieje w toku jazdy. No i tam jest decydowane, czy troszkę wolniej, czy trochę szybciej. Kolejne do was pytanie, może zgadniecie. Czy to dokonuje tego człowiek, czy dokonuje tego sztuczna inteligencja? Bo tak by mogło być, zobaczcie. Coś, co wylądowało na Księżycu 3 lata temu, no to już ma do dyspozycji bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję. Czy to z niej korzysta? Jak myślicie? Czy to jeździ autonomicznie, czy to jeździ cudzonomicznie? Tak? Jak myślicie? A ja wam powiem.
to jeździ niemal wyłącznie cudzo. Cudzonom jest zewnątrz sterowny ten łazik. Jednak tak jest lepiej, jednak tak jest bezpieczniej. Natomiast oni się chwalą i są tacy bardzo dumni, na ile to można wyczytać z tego artykułu, że piątego dnia, dnia księżycowego, piątego dnia wędrówki U2 został wykorzystany tryb autonomiczny na odległości 2,7 metra, czyli mniej więcej tak jak od tej szyby do tamtej szyby. Na takiej odległości został wykorzystany pięciokrotnie tryb autonomiczny z małymi przerwami. Za każdym razem ten łazik pokonał zupełnie sam 50 cm. Tyle. Czyli pięciokrotnie pozwolili mu samodzielnie zadecydować, jak przejechać taki odcinek. I to jest tyle z autonomii w tym łażeniu tego łazika. No i tyle. I tak to sobie powolutku opowiadają, jak wygląda praktyka jeżdżenia łazikiem księżycowym. No, fajne rzeczy. Rzeczywiście, zobaczcie, jak to się ostrożnie dzieje. Na chwilę obecną 1000 metrów. To dojechały te statystyki do kilometra, no ale tyle. No i sobie liczą, o ile im koło ujechało. Potem oczywiście geolodzy będą analizowali zdjęcia, ale na chwilę obecną tyle. Newsy na temat tego, jak się łazi łazikiem. A na koniec pomówimy troszeczkę o tym, o relacjach międzyludzkich. Zadam wam takie kolejne podchwytliwe pytanie. Czy odważylibyście się po tym, jak ja napiłem się kawy z tej filiżanki, zademonstruję, bo mam ochotę na kawę, czy odważylibyście się napić z tej samej filiżanki? Pytanie, jak to się ładnie mówi, w dobie koronawirusa, tym bardziej dramatyczne. I ludzie dzielą się, znaczy każdy człowiek dzieli wszystkich ludzi, których zna, piszą autorzy tej pracy, na dwie zasadnicze kategorie. Są dwa zasadnicze typy relacji międzyludzkich. Relacje, kiedy zgodzimy się na to i nie zgodzimy się na to. I oni piszą wprost, chodzi o wymianę płynów, chodzi o wymianę śliny. Chodzi o to, czy zgodzimy się na czynności, w toku których dochodzi do wymiany płynów ustrojowych, do wymiany śliny konkretniej w tym przypadku. I oni nazywają te relacje, w których zgadzamy się na to, słowem thick, tychy i cyky, thick. I thick to jest takie śmieszne angielskie słowo, no ono oznacza gruby tak naprawdę, gruby, takie, nie wiem, takie relacje na grubo, thick. Takie tłuste, takie gęste, powiedzmy sobie. Nie wiem, jaka do końca była ich intencja, no ale okej. Okay. Mamy te relacje, te takie, no powiedzmy sobie, blizny, ciasne. I pytanie, które sobie zadali w tym artykule, jest takie. Mamy to już zbadane, mniej więcej. Wiemy, że ludzie rzeczywiście starają się tego przestrzegać, że mamy pewien specjalny typ relacji, bo rodzina jest w tej grupie osób, najbliższa rodzina, najbliżsi przyjaciele. To jest wszystko w miarę dobrze zmapowane. To się już robi się eksperyment na ten temat, ale bardzo słabo zbadane jest to, jak na to reagują małe dzieci. W szczególności oni postanowili sprawdzić, jak małe dzieci posługują się już w swoich małych główkach tą kategorią, na ile rozróżniają takie i takie relacje. Wykonali szereg eksperymentów. Zaczęli od dzieci, już takich dużych dzieci. Pierwszy eksperyment to były dzieci w wieku 5 do 7 lat. A wiecie, kiedy się ma do czynienia z 5, 6, 7-letnim dzieckiem, to można już z nim zrobić wszystko. Więc zrobiono pierwszą turę eksperymentów na dzieciach 5, 6, 7-letnich, gdzie sprawdzano, jak reagują na pewne historyjki, w jaki sposób reagują na pewne komiksy na przykład. I tu potwierdzono, że rzeczywiście nie ma problemu. Dzieci 5, 6, 7-letnie już to rozumieją, już wyraźnie dzielą i na przykład potrafią przewidzieć, kto będzie komu bliżej albo kto będzie przypuszczalnie należał do rodziny na podstawie tego, jak się zachowują na komiksach. Na przykład były tam do wyboru dwa komiksy. Na jednym dwie osoby jadły coś wspólnie albo piły z tej samej słomki, a na innym tylko podawały sobie jakiś przedmiot. I to rzeczywiście okazało się, że dzieci w tym wieku to dzielą. Ale teraz mamy taki problem. Jak to sprawdzić u coraz młodszych i młodszych i młodszych dzieci? I to jest w ogóle duży problem z dowiadywaniem się czegokolwiek o psychologii bardzo małego dziecka. A tutaj mówimy, słuchajcie, tu mówimy o dzieciach w wieku
W jednym eksperymencie mieliśmy 18 miesięcy. To jest 18 miesięcy, półtora roku, to jest taki berbeć, słuchajcie, co to ledwo się po tej powierzchni Ziemi przemieszcza. Nie wytłumaczy wam, o co mu po głowie chodzi. Natomiast tu mamy jeszcze odważniej. Tu mamy infants w wieku, żebym was nie okłamał, 8, 9, 10 miesięcy. No, tak. Słuchajcie, nie mające nawet jeszcze roku dzieci. Jak to badać? I to jest ogólny problem w psychologii, w tym w psychologii dziecięcej. Jak w ogóle badać, co się dzieje w głowie takiego dziecka? I jedna z możliwości jest taka, i tu wam opowiem jeden z tych eksperymentów, głównie też po to, żeby wam pokazać, jakie się robi eksperymenty, a wy sami sobie dopowiecie, pewnie jak to zwykle jest, czy ufacie temu eksperymentowi, czy nie. Idea jest taka. Można śledzić, na co patrzy dziecko. I to jest punktem wyjścia, czyli filmujemy dziecko na kolanach rodzica, oglądające coś tam i patrzymy, monitorujemy, na co to dziecko patrzy. Czyli to jest naszym punktem wyjścia. Uwaga, na co dziecko patrzy. Dobra, to jest punkt numer jeden. To rzeczywiście jest jakaś tam obiektywna informacja. Druga rzecz. Posługujemy się taką czymś, co zostało pierwsze wykryte i opisane u ssaków naczelnych, potocznie małp. Co wykryto? Wykryto takie mianowicie zjawisko. Kiedy jest sytuacja zagrożenia, to dziecko małpie w tym wypadku, później to dopiero potwierdzono u ludzi, patrzy ku dorosłemu, od którego spodziewa się pomocy. Czyli jest takie zjawisko, że jeżeli dziecko ma przed sobą na przykład matkę, której ufa, średnio obcego mężczyznę, średnio obcą kobietę, to kiedy coś się wydarzy nagłego, coś, co wydaje się wymagać interwencji, to patrzy ku matce. To jest zrozumiałe. I wzrok jest skierowany na matkę. Ale dzieci, i też to wykazano w innych eksperymentach, rozumieją też coś takiego jak czyjaś matka. Czyli jeżeli się zorientują na podstawie różnych wskazówek, że mamy na przykład dziecko i jego matkę i obcą kobietę, to spośród tych dwóch kobiet siedzących nawet w tej samej odległości wobec dziecka, jeżeli to dziecko zacznie płakać, to obserwujące to dziecko też skieruje wzrok ku matce. I to jest punktem wyjścia do tego eksperymentu. I zrobiono rzecz następującą. Pokażę wam, jak to wygląda tu w artykule, a potem zobaczycie to w wersji filmowej. Mamy scenkę. Scenkę, w której występuje pacynka. Taki mapet. Niebieska pacynka. I co się dzieje? Mamy niebieską pacynkę występującą najpierw z jedną kobietą. I te dwie postaci wchodzą w interakcję. Mamy niebieską pacynkę i mamy kobietę. I to jest jeden z dwóch typów interakcji. W jednym przypadku ta pacynka i ta kobieta wspólnie jedzą pomarańcze i wymieniają się tą pomarańczą. I to jest, no wiadomo, to jest sytuacja, że mamy pacynkę i mamy kobietę i te dwie postaci najwyraźniej dzielą się ze sobą pomarańczą, a więc wymieniają się śliną. Później albo wcześniej, bo to było tam losowane, pokazywana jest inna scenka z inną kobietą, wyglądającą wyraźnie inaczej. I tu mamy tylko wymianę piłeczki. Wymieniają się piłeczką. Czyli zostaje zarysowane dziecku, że oto mamy pacynkę i dwie różne kobiety. Z jedną z nich to dziecko jest w relacji ciamkania wspólnego, a z drugą z tych kobiet nie jest w relacji wspólnego ciamkania. I pytanie brzmiało, czy dziecko, jeżeli ta pacynka później będzie płakać, to czy dziecko będzie dłużej patrzeć na tę kobietę, z którą wcześniej doszło do relacji ciamkania? Uspokajając was, bo być może oglądając te filmy i te rysunki przeszło wam to przez głowę, tak, sprawdziłem to, bo mnie to zaciekawiło też, no, zwłaszcza dla osoby o polskiej mentalności kulturowej, czy ta kobieta nosi zasłonę twarzy, czy należy do innego typu etnicznego, czy to miało jakieś znaczenie, wyrandomowali to, że tak powiem, czyli wykonali wszystkie wersje tego eksperymentu, czyli najpierw ten film, najpierw tamten film. Dalej, kobieta po lewej, kobieta po prawej. Też to sprawdziłem i też wzięto to pod uwagę, bo jest też efekt strony. Kobieta, że tak powiem, pierwsza ciamkająca, kobieta druga ciamkająca, czyli wykonali wszystkie możliwe permutacje, wszystkie możliwe wersje tego eksperymentu i stwierdzono efekt, czyli efekt został potwierdzony. Rzeczywiście najpierw to były toddlers, czyli 16,5 do 18,5 miesiąca, a później mieliśmy infants,
8,5 do 10 miesięcy dokładnie był zakres. W obu tych zakresach stwierdzono ten efekt. Czyli jeszcze raz, dziecko od 8 miesiąca życia już, jeżeli ma do wyboru spojrzeć ku jakiejś kobiecie, poszukując niejako pomocy, to wybierze tę kobietę, którą wcześniej widziało ciamkającą wspólnie z tą postacią. Czyli wspólne ciamkanie czegoś, dopuszczenie do tego, że nastąpi wymiana płynów ustrojowych, jest rozpoznawane przez tak małe dziecko jako coś, co oznacza bliższy typ relacji. Przynajmniej tak twierdzą autorzy. To jest bardzo fajne ćwiczenie. Ja je zawsze wykonuję. Zawsze, kiedy czytam o jakimś takim wyniku badań, zwłaszcza kiedy mam wam go opowiedzieć, wykonuję sobie w głowie takie ćwiczenie, co by mogło być nie tak. Czyli wypisuję sobie w głowie na zasadzie, co budzi moje wątpliwości. Na co mogli nie wpaść, dlaczego ci autorzy tego artykułu są durniami, a ja jestem mądry. Bardzo wam to ćwiczenie polecam. Prawdopodobnie wykonujecie je, słuchając mnie, zwykle, kiedy wam coś opowiadam, ale bardzo dobrze jest to zrobić i później sięgnąć do artykułu i niestety też trzeba sięgnąć do suplementu, gdzie to wszystko jest opisane, zobaczyć, czy na to wpadli. W tym przypadku wszystko, na co wpadłem, co budziło moje takie proste wątpliwości metodologiczne, oni też na to wpadli i to sprawdzili. Może na coś innego wpadliście. Spróbujcie to rozciąć i zobaczyć, co wam z tego wyniknie. Tyle. Pięć rzeczy. To chyba nie będzie stały element programu. Nie wiem, czy to mi się aż tak spodobało, ale po prostu nic innego nie znalazłem. Tak się złożyło. Tyle. Dzięki i do zobaczenia.